Witam, mam na imię Alicja, jestem karpetytorem z przedmiotów ekonomicznych. Swojej pomocy udzielam studentom z różnych kierunków y, ekonomicznych, z całej Polski, na różnych uczelniach studiujących, ale z przedmiotów tylko ilościowych, takich jak statystyka, ekonometria, badania operacyjne mikro, makro czy ekonomia menedżerska, matematyczna, z różnych czy z matematyki finansowej. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak za pomocą takiego zwykłego kalkulatora systemowego, który tutaj widzimy na ekranie, wykonać obliczenie tego typu. To jest oczywiście e, obliczenie może nieskomplikowane, ale przykładowe, na którym Wam chciałam pokazać pewną funkcję, e, którą tutaj podświetlam jednym przez X, e, po co ona, jakie ona ma zastosowanie? Ano ma takie zastosowanie, że mm, przy obliczaniu y, takiego mianownika, jak tutaj mamy, po kolei, etapami, najpierw dzielimy 1,2 przez 0,6. Wiadomo, wynik y, jest nieskomplikowany, czyli stosuję kreskę łamkową, y, żeby podzielić jedną liczbę przez drugą. Wynik jest oczywiście 2. Do tego wyniku dodaję 0,1. I ten wynik jest powiedzmy wartością mianownika w tym ułamku, który musimy poznać jako x. Ile wynosi nasza niewiadoma x? Yy, niewiadoma x równa się 1000 przez wartość tego naszego mianownika, czyli akurat tutaj 2,1. I żeby czasem nie kasować dużej liczby, która ma, jest bardzo dokładna, czyli ma wiele miejsc po przecinku, a nam zależy na dokładności i nie trzeba kasować takiego wyniku, to na pewno, wystarczy wcisnąć 1 przez x. Tak jak tu widzimy, i ta wartość, którą tutaj otrzymujemy, to jest już wartość e, sprowadzona do mianownika, i wystarczy ten wynik, czyli to jest jak, jakby 1 przez to, co było e, 2,1, czyli teraz wystarczy ten wynik, przemnożyć razy licznik i otrzymujemy wynik, który jest rozwiązaniem Naszego, naszego wyniku, który potrzebujemy, ile wynosi x, nie wiadomo. Wydaje się może to nieskomplikowane, ale warto czasem zapamiętać taką funkcję. Jak odwracanie, czyli sprowadzanie do mianownika. Czyli dowolną liczbę, powtarzam, jeżeli nawet to jest yy, w mianowniku, nie wiem, wyszło nam 9,3 czy coś tam, cokolwiek innego, jakaś duża liczba. Nie trzeba tego w całości przepisywać yy, na papier, tak, albo zaokrąglać do trzech miejsc po przecinku, bo tracimy dokładność. I jeżeli nacisnę ten guzik, yy, czy przycisk, no to mamy wartość, jaka jest w mianowniku, i wystarczy tylko licznik. Przemnożyć przez ten wynik, który był. Oczywiście ja teraz to skasowałam, ale w oddzielnej kolejności. Liczymy 9, i tak dalej, ta duża nasza liczba, która wyszła na mianowniku. Odwracamy i mnożymy razy 1000. Także przykładowo 1000. Więc ten wynik, który otrzymujemy, jest naszym rozwiązaniem. I na ten czas kończę omawianie tego, tego zastosowania w kalkulatorze systemowym. Jeżeli potrzebujecie jakichkolwiek wskazówek lub rozwiązań do zadań i przedmiotów ilościowych, jak najbardziej piszcie do mnie na adres mailowy zadania myślnik lub wejdźcie na moją stronę internetową www. Jak najbardziej zawsze odpiszę, wystarczy załączyć do mnie e, zadania, a ja zawsze odpiszę, gdy tylko będę już miała taką możliwość. A więc jeżeli potrzebujecie innych e, filmów, e, ewentualnie. Nie widzicie czegoś potrzebnego na moim kanale YouTube? Jak najbardziej również kontaktujcie się, a może uda mi się coś przygotować w miarę sprawnie i będzie to materiałem przydatnym. Także pozdrawiam i życzę owocnej nauki.